Sąd zmienił statut, w każdym razie poinformował o tym Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD, zmienił statut SLD. Teraz może powstać nowa lewica. No i to oznacza de facto nic koniec. Nowego. Nic nowego, właśnie. Od PZPR-u nic nie, nowego. Nic lat temu, w 2015 roku, mówił pan, nie mieliśmy poczucia wielkiego pożytku z postkomunistycznego kadłubka, którym było SLD. Rok później mówił pan w Dzienniku Bałtyckim, że przez lata pod słowem lewica funkcjonowała w Polsce partia skorumpowanych aparatczyków, wdzięcząca się do biznesu i mająca w nosie pracowników. Podobnych cytatów z pana mam mnóstwo. No rozumiem, teraz się pan do tych skorumpowanych aparatczyków wdzięczących się do biznesu przyłączył, więc nie wypada mówić o nich źle. Bo to jest trochę nie fair, że na przykład wybitny redaktor, który zarabia spore pieniądze, płaciłby praktycznie tę samą stawkę, co pani, nie, która nie, nie w tym samym... Nie płaciłby tej samej stawki, bo gdyby na przykład... To zostanę teraz na chwilę Januszem Korwin-Mikkem. Okay. Gdyby na przykład, albo starą Platformą Obywatelską, która to proponowała, mm-hmm. gdyby na przykład wprowadzić podatek liniowy i niechże on będzie, żeby tam ci najmniejsi nie ucierpieli, na poziomie 17, a nawet 16%. Wszyscy płacą tyle samo. No to 16%, jak pan doskonale wie, chociaż jest pan doktorem nauk humanistycznych, a nie matematycznych, 16% od 1000 zł to jest nieco mniej niż 16% od miliona. Dlatego właśnie... Innymi słowy, jak ja zarobię milion, prezesie, jakby co, to czekam, jak ja zarobię milion, to zapłacę 16% od miliona. Zapłacę wtedy 160 tysięcy. Jak ktoś zarobi 100 tysięcy, co i tak jest sporo, to zapłaci 10 razy mniej. Panie redaktorze, więc jeżeli chodzi o zasadę, nie mam wątpliwości, że i Agnieszka Holland, i Ania Rubik powinny od swoich dochodów płacić wyższą stawkę podatkową niż ktoś. No, panie redaktorze, obawiam się, że faktycznie przy pana dochodach to także oznaczałoby wyższe nie, podatki dlatego, niż że obecnie. Ja, wie pan co, ja wtedy zrobię to samo, co robią mistrzowie lewicy i ucieknę z podatkami na Cypr albo do Szwajcarii. To są po prostu cywilizacyjne standardy, do których dążymy. Partia Razem doprowadzi nas, proszę państwa, do cywilizacji. Ja jeszcze nie wiem do jakiej, ale na pewno do jakiejś. Proszę mnie nie pytać, co ja zauważyłem, tylko proszę łaskawie, jeśli pan może, odpowiedzieć na pytanie, czy Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski powinni stanąć przed Trybunałem Stanu? Ja odpowiadam panu na to pytanie w bardzo prosty sposób. Mnie interesuje to, żeby Polska już nigdy nie wysłała wojsk na wojnę niezgodną z prawem międzynarodowym. Czy Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski powinni stanąć przed Trybunałem Stanu? Mnie interesuje, proszę pozwolić, że dokończę. Mnie interesuje to, żeby już nigdy na terenie Rzeczpospolitej nie doszło do takiej sytuacji, że służby innego kraju organizują tortury. Mnie interesuje to, żebyśmy mieli w Polsce niezależny, niezawisły system prawny, przed którym odpowiadają wszyscy i nie ma świętych krów. I to jest odpowiedź na pańskie pytanie. To nie pytanie. Jest odpowiedź na moje pytanie, bo pan doskonale wtedy wiedział, kto powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. A teraz, ponieważ jest pan w jednej koalicji z Leszkiem Millerem i Aleksandrem Kwaśniewskim de facto, to pan tego nie chce powiedzieć. I trzeba byłoby powiedzieć, przynajmniej uczciwie, tak, proszę państwa, Adrian Zandberg, idealista, zniknął, teraz jest Adrian Zandberg, polityk realny. Adrian Zandberg, polityk realny, może powiedzieć raz jeszcze to zdanie, które powiedział przed chwilą. A powie pan, że znajdzie się cele dla Leszka Millera? Adrian Zandberg powie... Powtórzy pan to? Adrian Zandberg powie w parlamencie, co powiedział zresztą na ostatnim posiedzeniu parlamentu, że polskie wojsko... Że... Adrian Zandberg, przedsiębiorca, był taki byt, już teraz nie, bo pan zgadza już nie jest przedsiębiorcą, był taki byt, nie pokazywał, jak to dobrze jest, żeby ludzie pracowali tylko przez 35 godzin w tygodniu. Nie, proszę pana. Pan zachował się dokładnie tak samo, jak krytyka polityczna, która walczyła ze śmieciówkami, a jak prowadziła knajpę, to zatrudniała na śmieciówkach, mówiąc, że taki jest rynek. Oj nie, panie redaktorze, tak, obawiam panie, się... pośle. Nie, nie, no przepraszam bardzo, ale jednak rozmawiajmy poważnie, bo... To jest niepoważne? Obawiam się, że tak. No ja rozumiem, że wasz program jest niepoważny, ale tak krytycznie, tak
krytycznej oceny. Nie spodziewałem się akurat z pańskich ust. Dajmy spokój. Przecież... Nie, bo to jest, że nie, no właśnie, nie, panie redaktorze, to jest bardzo piękny sposób prowadzenia dyskusji, w którym najpierw rzuca się tezę trudną do obronienia, a potem mówi się dajmy spokój. No, pan nie dał rady obronić, no to co będziemy teraz? Będę pana torturował, będę pokazywał, że Adrian Zandberg się dalej wije. No nie, że no, nie, no, ja bądź... mam litość, no, że pana jest 8.30. Państwa, których przyjdę do programu redaktora Mazurka, żeby bronić progresji podatkowej, mimo tego, że wiem, że redaktor Mazurek płaci podatek liniowy i zależy mu osobiście na tym, żeby podatki dla tych, którzy mają wysokie dochody, były niższe. I tu wiedzę, szanowny panie, pan się myli. Ja po prostu przez lata rzeczywiście byłem na śmieciówce, aż w końcu elementarne poczucie odpowiedzialności za moją rodzinę skłoniło mnie do tego, by nie tylko płacić, tamte ubezpieczenie zdrowotne, ale płacić również normalnie podatek. To nie ja wymyśliłem stawkę, którą mnie narzucono. Nie ja też jestem socjalistą i ja nie wnoszę... O zmianę. Tak, nie wnoszę. Ja, proszę pana, chętnie bym przyjął nawet nieduże obniżenie tego podatku. Co mi tam? Mówię nieduże, dlatego że ja jednak mam jakieś poczucie, że państwo musi się z czegoś utrzymać i ja bardzo chętnie będę na to państwo łożył. Naprawdę. Podatki powinny być proste, takie, żebym taki cymbał jak ja mógł je normalnie zapłacić, bez tam wyliczania jakichś. Pan proponuje przeskomplikowane. Pańska skala podatkowa jest tylko rajem dla księgowych, którzy będą uczyli burżujów, jak unikać podatków. No, dobrze. Proszę bardzo. Ten samochód często skuteczniejszy, jeżeli chodzi o egzekwowanie podatków, niż Polska. Dobrze. Porozmawiamy o tym, jak będzie pan premierem. Znaczy, ja już tego szczęśliwie nie dożyję, ale na razie dostaje pan żel myjący gratis.